Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj wykonamy sobie girlandę świąteczną. Myślę, że jest to wspaniała ozdoba świąteczna, która wprowadza nas w wyjątkowy nastrój podczas świąt. Ozdobną girlandę możemy udekorować najróżniejszymi akcesoriami. To już my decydujemy, czy chcemy ją powiesić wewnątrz, więc możemy wykorzystać wszelkiego rodzaju ozdoby, sznurki, szyszki, bombki, kokardki. Co tylko chcemy. Ja tym razem skupię się na czymś bardziej delikatnym, bo chcę zawiesić to na zewnątrz, na mojej bramce i chcę, żeby to długo tam wisiało. Polecam wykorzystać różne drzewa iglaste. Najlepiej, jeśli chcecie powiesić taką girlandę w domu, by była to taka, która nie traci igieł, jak na przykład jodła lub sosna. Aby własnoręcznie wykonać taką dekorację, musicie zacząć od koła. Możecie stworzyć sobie go sami z drutów, albo tak jak ja, wykorzystam już koło, które miałam z zeszłego roku. Obetnę sobie kawałki, które już tutaj były, bo one mi się nie podobają i nie będą mi one potrzebne. Ja w tym tutorialu wykorzystam żywe gałązki, ale Wy możecie też użyć sztucznych, jeśli takie podobają Wam się bardziej. Usuwam więc kawałki, które mi nie są potrzebne i w ten oto sposób otrzymałam koło. Teraz to koło musimy sobie ozdobić, więc biorę moje gałązki. Jak możecie zauważyć, mam różnego rodzaju iglaki. Według mnie wygląda to bardzo efektownie i sobie je razem ze sobą łączę. Robię sobie takie mini bukiety, staram się, żeby to wszystko razem fajnie wyglądało i by te gałązki mniej więcej były wszystkie takiej samej długości. I ze sobą wiążę. To już od nas zależy, czym chcemy związać naszą girlandę. Może być to sznurek, może być to wstążka, albo tak jak w moim przypadku, będzie to żyłka. Przywiązuję moje bukieciki pojedynczo do mojego koła. Czynność powtarzam, dopóki nie zapełnię całego mojego koła. Thank you.
voilà, moja girlanda jest gotowa. Bardzo skromna, ale według mnie bardzo efektowna. Jeśli Wy chcecie, to możecie dodać do tego bombek, szyszek, naprawdę co tylko Wam się podoba. Pięknie też wygląda kokarda. To tyle w tym tutorialu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie paluszka w górę i komentarz. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć Wam!